Zdrowia dla normalnych. No w ostatnich paru miesiącach Amerykanie rzucili się do kupowania. Czego kupowania? No, będziecie zaskoczeni, a może nie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, rzucili się do kupowania, nie po papieru toaletowego, nie środków czyszczących, no, ale do kupowania broni. No, ten filmik jak zwykle będzie kontrowersyjny, albo może nawet z mową nienawiści. Dlaczego o tym mówię? No, mówię dlatego, że dzisiaj dostałem zawiadomienie, że na następny miesiąc mam do przemyślenia, żeby nie mówić mowy nienawiści, to może wrócą do monetyzowania. Także zasugerowali, żeby polikwidować niektóre filmiki, żeby polikwidować niektóre opisy, no i żeby ogólnie spokojnie mówić. No ale chyba będę mówił tak jak mówię, monetyzacja monetyzacją, no ale trzeba mówić to, co się uważa, tak? W końcu nie po to człowiek przyjechał do Ameryki, żeby bać się cenzury albo być omamiony marchewką finansową. No ale jest jak jest. YouTube, banda czerwonych świń. Amerykanie kupują broń. Amerykanie kupują broń w rekordowych ilościach. Te koronawirusa, kiedy zaczęła się tam w lutym, w marcu, te wszystkie zamieszki, rozruchy, szabry i tak dalej, po tym jak ten George Floyd zginął, ruchy komunistyczne, żeby zabrać finansowanie z policji, żeby zamienić policję na ruch, powiedzmy, społeczny jakiś, no, zamienić policję, chcą, żeby to była służba powiedzmy zdrowia, w takim największym skrócie. No i teraz nowi kupcy się pojawiają, tak? Nowi nabywcy martwią się o swoje bezpieczeństwo, martwią się o to, co będzie. No i wszystko pokazuje, właściciele sklepów to mówią, eksperci, no i właśnie, no i ci, którzy chcą kupować. Sprzedaż rewolwerów zaczęła się w sumie w marcu, kiedy koronawirus zaczęła iść w górę. Rząd nakazał zamykanie te przymusowe, nie pozwalał iść do pracy i tak dalej, i tak dalej. Bezrobocie zaczęło rosnąć do poziomów nieprawdopodobnych, gorszych nawet niż w czasie Wielkiej Depresji w latach 1920. No i teraz Federalne Biuro Śledcze, które jest zobowiązane, czy robi prześwietlenie tych wszystkich, którzy chcą mieć zezwolenie, no bo wbrew różnym mitom i pogłoskom w Ameryce potrzeba jednak ten background check, czyli to co tam się działo w życiu człowieka, no i sprawdzają, czy może być posiadaczem, czy nie może. Także 8 milionów sprawdzili to od marca do czerwca. No i to są dane z fundacji, z Narodowej Fundacji Sportów Strzeleckich. No to ta Narodowa Fundacja Sportów Strzeleckich, no to ona rzesza cały ten przemysł, który tam się zajmuje produkcją, sprzedażą, dystrybucją i tak dalej, i tak dalej. Także oni to najbardziej wiedzą. W czerwcu te sprawdzanie przeszłości kryminalnej wzrosło o 150%, tak porównując w zeszłym roku. Także to można sobie wypośrodkować, czy wykombinować, ile będzie tej sprzedaży. Ilość, no bo to jest license to carry, czyli to jest zezwolenie do noszenia, powiedzmy, w kaburze. Potrzebne też jest zezwolenie, ale mniej zajmuje do posiadania broni w domu. Także bez noszenia, no to jest dużo łatwiej, trochę tańsze nawet. No ale większość ludzi, no to ma jednak ten license to carry, czyli do noszenia przy sobie
po ulicy. No, mimo wszystko nie można z bronią wchodzić, powiedzmy, do budynków federalnych, jak poczta czy sądy, tego rodzaju rzeczy. Ale ogólnie rzecz biorąc na ulicy to można to nosić. No, i to jest schowana broń. Tak? Tam w Teksasie, no to w niektórych stanach to żadnego zezwolenia nie potrzebują, jeżeli noszą na wierzchu. Jeżeli broń jest widoczna, no to po prostu wszyscy wiedzą, że ma i nie potrzebują zezwolenia. Takie ukryta, to wtedy też to trochę tam komplikuje. Także w czerwcu w FBI sprawdza w zasadzie od 20 paru lat tą statystykę, no bo to kongres jednak wprowadza coraz bardziej większe obostrzenia, no ale to jest największe od 20 parę lat. W Georgii to ilość tych sprawdzania przeszłości kryminalnej to wzrosła trzykrotnie. W zeszłym roku było około 20 tysięcy, w tym roku było już 60 tysięcy sprawdzanych. W Oklahomie podwoiła się z 20 tysięcy na 40 tysięcy, w Nowym Jorku z 20 tysięcy na 50 tysięcy, w Illinois z 25 tysięcy na 60 tysięcy, tak, Illinois to jest tam Chicago, i w Minnesocie z 20 tysięcy na 40 parę tysięcy. Minnesota to tam, gdzie właśnie George Floyd poszedł, dał 20 dolarów fałszywych Hindusowi. Hindus zadzwonił na policję. George Floyd się szarpał, uciekał. Przez 9 minut nie dał się zaaresztować, no i wykitował, no bo miał w sobie od groma amfetaminy i fentatylu i tak dalej, i tak dalej. No teraz rodzina co robi? No rodzina i prawnicy skarży miasto na kilkadziesiąt czy kilkaset milionów dolarów za to, że bandzior, który spędził dużą część życia w więzieniu, 5 lat temu wyszedł po 6-letniej odsiadce. Narkoman, no został powiedzmy świętym tych wszystkich lewaków, tak? Także to jest paranoja. I w Minneapolis, w mieście w Minnesocie, to w dzień tak zwany Juneteenth, czyli to jest taka rocznica uzyskania swobody obywatelskiej dla niewolników, to jest takie, w niektórych stanach to są zrobić z tego święto narodowe, no to kolejki, no bo niektóre rzeczy można załatwić przez internet, ale też można osobiście, fizycznie się pojawić, no to kolejki były na trzy godziny i ludzie stojący w tej kolejce, no to byli biali, żółci, czarni, brązowi, zieloni i tak dalej, i tak dalej. Żeby właśnie dostać się te zezwolenie na broń. Dużo ludzi właśnie mówi, że no po co chcą tą broń? No chcą tą broń, no bo się obawiają, że po prostu policji nie będzie, kiedy zadzwonią, żeby policja przyjechała. No i ludzie mówią, to ja już wolę mieć broń, jak mam się chować, ukrywać, no to chociaż jak się będę ukrywał, no to będę miał może szansę się samemu obronić i dlatego kupują broń, że może będą mieli szansę, nie będą wystrzeleni. W Ameryce ogólnie rzecz biorąc w pierwszym kwartale od stycznia do marca, no to w tym roku sprzedano prawie 5 milionów sztuk broni, kiedy w zeszłym roku w pierwszym kwartale sprzedali niecałe 3 miliony, także to półtora raza więcej. W drugim kwartale, czyli kwiecień, maj, czerwiec, no to sprzedano prawie 6 milionów sztuk broni, a w zeszłym roku tylko ponad 2 miliony. Także są nieprawdopodobne wzrosty. 40%
tej sprzedaży, no to idzie do ludzi, którzy kupują broń pierwszy raz. Z reguły, no to jest około tak 1/5, 1/4 ludzi broni sprzedawanej, to idzie dla takich nowych żółtodziobów, czy kogoś, kto tam się zainteresował, czy potrzebuje. Także to duża różnica. 40% na dzień dzisiejszy pierwszy raz kupujący. Normalnie to każdy inny właściciel broni, no to ma około 5, 6, 7 sztuk broni, no bo jak zaczynają kupować, no to już zaczyna być jakiegoś rodzaju hobby, no i kupują dla różnych powodów, różnych kalibrów i tak dalej, i tak dalej. No i jest to jakiegoś rodzaju zabawa. Dalej średnio to jest 5-7 rewolwerów, pistoletów. Także sprzedaż dla samoobrony jest najsilniejsza. Ogólnie rzecz biorąc, statystycznie na każdy sztucer, czy tam dubeltówkę, śrutówkę, no to jest sprzedawane około dwie sztuki broni ręcznej, czyli rewolwery i pistolety. W przeszłości, no to największa sprzedaż, po prostu ludzie szaleli, biegli do tych sklepów, wykupywali. To wtedy, kiedy obawiali się, że druga poprawka do Konstytucji będzie no jakoś zlikwidowana, nie wiadomo jak, no i kupowali te AR-15, no to ten taki pistolet półmaszynowy, można powiedzieć, bardzo niesławny, bo był używany przez różnych wariatów. No i ludzie się boją, szczególnie jak tam Obama dochodził do władzy, czy bali się, Clintonowa mogła zostać wybrana zamiast Trumpa, no to ludzie się boją, że po prostu będą ograniczenia i zmiany polityczne, to wykupywali wszystko to, co było w sklepach, no bo konfiskacji, no raczej jeszcze ludzie się nie boją, także, że ci, którzy mają, to kupowali na zapas. Także jak były jakieś tam w Sandy Hook, była masakra, wariata na narkotykach i tak dalej, no to właśnie ludzie biegną i kupują, bo mówią, że politycy będą likwidować dostęp do broni. No i z tą pandemią, z tą paniką, Ludzie się boją, że sąsiad przyjdzie ukraść papier toaletowy, no to chcą mieć tą swoją broń. Ludzie, którzy w życiu nie byli zainteresowani, po prostu zaczynają kupować, chodzić na te do klubów strzeleckich, uczą się strzelać, uczą się obsługiwania, uczą się wszystkiego. Ludzi denerwuje to, że burmistrzowie, gubernatorzy nie potrafią albo nie chcą, w ogóle nie chcą powstrzymać tej fali przemocy w miastach naokoło Ameryki. Ta przemoc i przestępstwa i morderstwa, no to po prostu wystrzeliło do nieba. W Milwaukee, w Chicago, w Kansas City, w Nowym Jorku. To są jedne z najwyższych przez ostatnie lata, jak nie dziesiątki lat. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Te kluby strzeleckie obserwują, że jest około 4-5 razy więcej ludzi przychodzi do tych klubów strzeleckich, no bo oni chcą się nauczyć, potrzebują, żeby dostać zezwolenie do noszenia, no to płacą tam $100-150 za przeszkolenie w klubie, no to jest takie podstawowe obsługa, no ale też jest informacja, co można robić w ramach samoobrony. No tłumaczą, że powiedzmy strzelenie komuś w plecy, jak ucieka, no to raczej już nie jest samoobrona. Tłumaczą, że jak ma się broń ukrytą i powiedzmy jest się na parkingu i ktoś chce ukraść samochód, no to też raczej nie można go zastrzelić. Tłumaczą, że trzeba się wycofywać, oddać im pieniądze, oddać im portfel, oddać im kluczyki do
do samochodu, no jeżeli ktoś jest z żoną, powiedzmy, i wchodzi do windy, no i ten bandzior wchodzi do windy i chce tam złapać, zgwałcić kobietę, no to wtedy, jeżeli zaczyna być agresja, no to wtedy można teoretycznie go zastrzelić, no ale też mówią, że jeżeli on tam nie miał jakiejś broni i nie groziła śmierć, no to zastrzelenie to też w sądzie nie będzie takie łatwe do udowodnienia. Także kretyni mówią, że powiedzmy, no ta równowaga, zrównują bandziora z człowiekiem, który się broni, tak? No bo teoretycznie jak ktoś ma nóż, jak ktoś ma pistolet, no to często mówią, dlaczego wziął go, zastrzelił, jak on tylko miał nóż. No ale to jest lewacka logika. No ale to tego rodzaju tłumaczenia są, no tłumaczą, że trzeba mieć schowane te pistolety, trzeba mieć w sejfie, trzeba pilnować, żeby dzieci nie miały dostępu, trzeba pilnować, żeby nie można było tego ukraść łatwo i tak dalej, i tak dalej. Także w tych klubach ludzie 4-5 razy więcej jest tych chętnych do zrobienia tego wszystkiego, żeby zostać właścicielem broni. No i to nie jest to, że ci hardkorowi, tacy fundamentaliści, którzy po prostu uwielbiają broń. No, zaczynają być normalni ludzie. Kiedyś no to wykupywali amunicję. Dlaczego wykupywali amunicję? No bo jednym z takich trików komunistycznych to było to, że stany i miasta mają władzę nad tym, co ile kosztuje w opodatkowaniu. No i ludzie się obawiali, że powiedzmy tą amunicję opodatkują, będzie podatek 300 czy 400%, no i będzie nieprawdopodobnie drogi. To komuniści kombinowali, że po prostu jak będzie tak strasznie drogi, to nikt nie będzie kupował. Jak nic nie będzie kupował, no to nie będą mieli amunicji. Także wszyscy rzucili się, powykupywali, żeby było taniej, żeby mieć. No jest w tym jakaś tam logika. Później Azjaci rzucili się do kupowania broni. W Chinach nie mogli, tam w innych krajach też nie mogli, a w Ameryce mogą. No bo po tych wszystkich takich wymianach słownych pomiędzy Chinami i Ameryką, no to często tam niektórzy ludzie byli dosyć nieprzyjemni w stosunku do Azjatów, no i Azjaci zaczęli kupować. No a teraz wszyscy chcą kupować, wszyscy się jakoś tam obawiają, denerwują, no wszyscy, no wiadomo, że nie wszyscy, no ale cały w poprzek społeczeństwa nie ma jakichś takich specyficznych, wielu ludzi, którzy nigdy nie myślało o kupieniu broni, zaczyna kupować. W czasie tej paniki 19 dużo sklepów było z bronią zamkniętych, no ale ludzie znający się na konstytucji powiedzieli, że to jest w zasadzie naruszenie drugiej poprawki do konstytucji, czyli prawo do posiadania broni przez obywatela amerykańskiego, no bo tłumaczenie, że jest pandemia, to można zamknąć sklep, no to nie jest akurat prawidłowa, no bo w zasadzie broń musi być dostępna zawsze, tak? Jeżeli urzędniczy rozkaz zamykania sklepów spowoduje to, że broń nie jest dostępna, no to wiadomo, że to jest cwaniakowanie, a nie konstytucja. No większość stanów otworzyła te sklepy jako wyjątek, tak? No bo to był ten konflikt konstytucji z wymogami paniki 19. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku, nie wiadomo na jak długo.